mówić, coś narzekała na akustykę. A potem się okazało, że dobrze było słychać, tylko no, nasza starsza publiczność nie wszystko słyszała. Tak, tylko że występy skończyliśmy z bardzo poważnym deficytem. Ja myślałam, że te miliony Żydów w Ameryce, wśród których naprawdę nie brak sztodrych filantropów, potrzebują żydowskiego teatru. A może oni już nie są Żydami? Może tych, których ja widziałam, tych, dla których ja grałam, została garstka, jak w Polsce? Może łudziłam się? Może tych Żydów, dla których ja grałam, już nie ma i nie będzie. Nie jest mi źle w Ameryce. Nie, otoczona przyjaciółmi, znajomymi. Nie czuję się samotna, tylko brakuje mi mojego teatru, bez którego nie wyobrażam sobie życia. Kocham ludzi, ale widziałam, do czego są zdolni, więc trzeba nieustannie mieć się na baczności. Życie jest piękne, ale kruche, jak te mosty na Wiśle. Tyle trudu kosztowało zbudowanie ich i w jednej chwili zniknęły. Nie boję się naturalnej śmierci, ale moja prawnuczka patrzy na mnie z taką ufnością. Boję się, co te jej piękne, naiwne oczy mogą jeszcze zobaczyć.